Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. A na początku to chciałbym panią Elę Henderson i Offenbacha trochę przeprosić, bo tak jakoś mi się wyłączyło. Jarek Adamek jest przed mikrofonem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarek gotowy na wasze telefony, a telefony już się rozgrzewają. Dzień dobry, witamy pierwszego słuchacza. Dzień dobry. Witamy. Chciałem zgłosić, zaginęła młoda kotka o imieniu Milka i tu na osiedlu Zatorze między Myślińską a Bołtycka. Kto by wiedział o jakiś ty, to proszę o zgłoszenie pod numer 605 639 709. Kolory ma szary, biały i czarny. Dobrze. Sprytnie pan wykorzystał rozruch naszej audycji, bo normalnie to takie ogłoszenie się u nas zamieszcza, ale jako ogłoszenie, ale gdyby ktoś widział, to oczywiście. Ja dzisiaj od rana widziałem Milkę, naszą Emilkę, ale ona nie jest w tych kolorach. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu. I zapraszamy państwa dzisiaj w ten piękny, jakże szary dzień do pogadania sobie o tym, co tam państwa jutro ma dzisiaj trochę boli. Słońca być. Nie wiem, ja już przestałem wierzyć, że tam jest jakieś słońce za tymi chmurami. Jest, jest. Ty jako, wiesz, baloniarz powinieneś wiedzieć, że gdzieś tam nie jest słońca. Za tymi chmurami dawno. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Ja mam taką sprawę. Chciałam się dowiedzieć, czy teraz trzeba wszędzie brać paszport covidowy? No przyda się pani w sytuacji limitów, które są wprowadzone, na przykład miejsc w różnych miejscach publicznych. Tam są... Ale mi chodzi właśnie do kościoła. Limity nie obejmują osób zaszczepionych, dlatego jeżeli może się pani wylegitymować paszportem covidowym, to po prostu limity panią nie obejmują. A jeżeli pani nie ma, no to być może w jakimś miejscu może zabraknąć miejsc. Może nie musi, ale no, taka sytuacja może zajść. Nie, bo ja jestem zaszczepiona, tylko się właśnie chciałam... No więc mówię, no w sytuacji, gdzie mamy wprowadzone limity nie dotyczą osób niezaszczepionych, więc warto to mieć przy sobie. Dobra, dziękuję bardzo. No, proszę bardzo, pozdrawiam. I zapraszamy kolejną osobę po 65. Można go mieć także w komórce, w aplikacji mObywatel, przypominam. Tam są, jest możliwość podpięcia kilku dokumentów, chociaż oczywiście ja przypominam też, co mnie też zdziwiło, że to, że się ma mObywatel, to nie znaczy, że wszędzie wystarcza, bo w niektórych miejscach trzeba mieć autentyczny dokument. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, moje nazwisko Nowacki Jerzy. Proszę pana, chciałem zgłosić jeden problem do rozwiązania. Mianowicie wiąże się to z rejestracją w firmie Enea. Na dzień dzisiejszy jest problem wielki, żeby się zarejestrować, dlatego że rejestracja się odbywa poprzez internet tylko. Nie można tego zrobić telefonicznie. Wchodząc na daną stronę internetową, okazuje się, że już są, cały dzień jest zarezerwowany ten na wizyty osobiste. No i otrzymałem informację taką, trzeba czekać na otwarcie się kolejnego dnia, żeby się zarejestrować. Kolejny dzień otwierają firmy Enea tutaj w Lesznie po północy. W związku z tym kiedyś czekałem do godziny 1:30. Nie pojawił się nowy dzień, żeby można było się zarejestrować na osobiste spotkanie. A jak po tym, jak obudziłem się o godzinie 7 rano, to okazało się, że już jest otwarte, ale już wszystkie wizyty są po prostu zajęte, już nie można było się zarejestrować. W związku z tym kolejny dzień znowu poświęciłem na to, żeby się zarejestrować, kolejną noc i dokładnie analogiczna sytuacja jak miała jak dzień wcześniej. Po mojej wizycie osobistej w Lesznie, tutaj na Grunwaldzkiej, pani przekazała, że tylko można się zarejestrować poprzez internet. Ewentualnie można tutaj czekać na miejscu, może się zwolni, może ktoś nie przyjdzie, również po prostu na wizytę i wtedy można w tym miejscu po prostu załatwić swoją sprawę. Czyli
Można po prostu cały dzień spędzić w Enei, jeden, drugi, trzeci na miejscu w siedzibie i nie załatwić swojej sprawy, a zarejestrować się poprzez internet. No też nie można, bo trzeba by, nie wiem, całe noce poświęcić na to, żeby czekać, czy o trzeciej w nocy otworzy się okienko do rejestracji, czy o czwartej w nocy się okienko na następny dzień otworzy do rejestracji. No według mnie to chyba coś tutaj jest grubo nie tak. Prosiłbym o interwencję w tej sprawie. Co, no temat jest znany od miesięcy. Ja nie wiem, jaki teraz jest okres ten, jeżeli dzisiaj pan próbuje, to na który dzień? Bo ja jak w zeszłym roku załatwiałem swoje sprawy, to miałem z takim tygodniowym mniej więcej wyprzedzeniem. Oni także tylko jeden dzień otwierają, następny. A następny. No tak, to kiedyś, jakbym... kiedyś było lepiej, bo można było właśnie na tydzień naprzód. Nie wiem teraz, dlaczego zrezygnowano z tego, bo ja rzeczywiście rejestrowałem się i tam pierwszy wolny termin miałem po tygodniu. Okej, umówiłem się, po tygodniu poszedłem, załatwiłem, a z dziś na jutro to tak sobie trochę, powiem panu szczerze. Cały tydzień jest tam już zarezerwowany i jeżeli otwiera się nowy dzień, no to po prostu ten się otwiera tylko jeden dzień następny. Nie ma możliwości tak, że sobie wybiorę, że na przykład przyjadę za tydzień, czy za 5 dni, no już po prostu ten, czy nawet, nie wiem, za 2 tygodnie. Jasne. Jakby otwarte. No cóż, powiem tak, z Eneą nie jest lekko, więc pozostaje nam apelować bardzo do tej firmy, bo to mówię, firma, która jest ogromna i tam jakiś głos jakiegoś tam konsumenta, to tak niekoniecznie zaraz, żeby się wsłuchiwali, ale apelować oczywiście możemy, chyba że państwo macie jeszcze jakiś pomysł na obejście systemu, jeżeli komuś się udało i chciałby się podzielić taką radą, jak można to załatwić, niekoniecznie zawiewając noc, albo nastawiając sobie budzik na drugą, to będę wdzięczny, jakby ktoś zadzwonił. Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Również dziękuję, ślicznie pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. To są te uroki pandemii. No bo przyjdź i czekaj, aż może się znajdzie miejsce, to tam miasteczko namiotowe mogłoby wyznać. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja odnośnie tego mojego poprzednika, ja w dniu dzisiejszym rejestrowałem się również do Enei. I? O 7.32. I? I za równy tydzień mam wizytę. Czyli jest na za tydzień, no widzę. Tak, bezproblemowo. Ja ogólnie w ciągu chyba 3 tygodni trzeci raz się tam po prostu rejestrowałem. Mm-hmm. Bo za każdym razem coś tam jest po prostu do załatwienia, to tam moce przyłączeniowe i tak dalej. To może bezproblemowo. Tak, to może niech ten nas poprzedni słuchacz sprawdzi, bo może coś tam niekoniecznie w tej aplikacji. Znaczy, ja wiem, co ten poprzedni słuchacz robi. No. Bo w pierwszej kolejności otwiera się ten, pokazuje się ten pierwszy dzień. Pokazują się kolejne, które już są podświetlone tak, jakby były zajęte, ale wystarczy ten kalendarz przewinąć odrobinkę wyżej i pojawia się ten kolejny dzień. Okay. Rejestracja, ja już to sprawdziłem też, rejestracja jest odpalana codziennie przed 7 rano, więc nie ma sensu czekanie do 1 czy 3 w nocy, bo to nic nie zmieni. Ja mówię, ja dzisiaj 7.30 chyba 4 albo 36 po prostu się rejestrowałem i bezproblemowo mam ugadaną wizytę w przyszłym tygodniu. Super, bardzo dziękuję, ja mówiłem, to jest audycja, gdzie państwo są największym skarbem i te państwa rady, czyli szanowny panie Jerzy, który do nas dzwoniłeś chwilę wcześniej. Przewinąć trochę w dół, można na kilka dni, tam tydzień później się umówić i wtedy jest bez nerwów i tylko mówię, trzeba po prostu trochę przesunąć niżej i 7 godzina to jest godzina, kiedy włączają ten cały system, więc nie ma nawet co nocy zawiewać. Także no, mam nadzieję, że się panu Jerzemu uda już teraz zarejestrować i te swoje sprawy załatwić. Powiem ci, że z Eneą jak z niemowlakiem. Przewinąć i po kłopocie. Mówisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry panu, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię z Wolsztyna. Z Wolsztyna. Tak. No. Panie, rozwodzi się o przejście dla pieszych na ulicy Żeromskiego. Proszę pana, bo zrobili, rozchodzi się, żeby była sygnalizacja sekundowa, tak jak mamy w Leśnie, z wiaduktu do osiedla Przyjaźni. To jest ten sam mniej więcej układ, bo teraz zrobili rondo niepotrzebne i z tego następna krzyżówka jest niecałe 200 metrów, później jest przejście dla pieszych i teraz
na ulicy Lipowej tak samo musiałoby być sygnalizacja i na samym końcu tak samo, żeby wszystkie samochody przyjeżdżały zieloną falą. Rozumiem pana. Czyli no, chodzi panu pan, o wprowadzenie sekundników na głównej arterii w Olsztynie. Tak, to jest prosta rzecz, bo teraz przy Urzędzie Skarbowym tam była też sygnalizacja, skasowali, zrobili rondo, ale te rondo tak samo jest teraz zapchane, bo za blisko jest jedna krzyżówka do drugiej krzyżówki. Proszę pana, wreszcie mamy ronda też od siebie o 200 metrów, no tak, a nawet mniej. No tak, chodzi przejście dla pieszych, to niech będzie tak mamy w Lesznie, bo w kilku zakładach pracowałem i w szpitalu tak samo. Teraz, proszę pana, przejście na pieszy. Do wysepki jest zielone, od wysepki jest czerwone. Jasne. No takie proste rzeczy. I teraz wczoraj tak samo jak widział, to normalnie 500 metrów zapchane, smród od tych samochodów idzie, to wiadomo, bo wszyscy krzyczą wszystkiego, a tak jakby była zielona fala, to błyskawicznie niech jadą te 60 na godzinę, w Lesznie mamy 70 na godzinę i musimy jechać tamtędy. No panie, to jest prosta rzecz. No ja panu przypomnę tylko, że sekundniki to nie jest taka prosta rzecz, bo zostały zamontowane w ramach budżetu obywatelskiego. No więc tak, ale tutaj zgadza się pani. To była inicjatywa samych mieszkańców, którzy mają prawo właśnie do wydawania części budżetu według swoich życzeń. Większość ludzi za tym zagłosowała i dzięki temu mamy sekundniki. Ja nie wiem, w Olsztynie czy jest budżet obywatelski, to nie wiem. Ale dobrze. Wniosek do Urzędu Miasta i Gminy zgłosił. No, prosta rzecz, ale z drugiej strony, wie pan, ja w latach 72-73 pracowałem w takim zakładzie, że święta, nie święta, panie, to miałem czas i zrobiłem dokumentację na planty. No, w centrum miasta to są planty, panie, to są bagna. Dobrze, ja już, może w kierunku sytuacji z lat 70. już nie będziemy w tym momencie no tak, dążyć. Ale panie, ale tu rozchodzi się, że teraz parę lat temu to zrobili stawy. Aha. No, widzi pan. Ja zrobiłem dokumentację, drogę, jak to zrobić, tylko że ja to nie wymyśliłem, tylko ja to wyczytałem, jak starożytności jak usuwali bagna po prostu. Mhm. No dobrze. Dziękuję panu bardzo. Wniosek o sekundniki w Olsztynie oczywiście polecamy szanownym władzom miasta Olsztyna. Swoją drogą pan podawał Leszno jako przykład kilkakrotnie, więc leszczyniacy mogą czuć się dumni, że ostatnio więcej jest ich, więc fajnie jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam. Witam pana. Ja dzwonię tutaj z Gostynia. W takiej sprawie wczoraj byłem świadkiem dość niebezpiecznej sytuacji na drodze, która tam miała miejsce właśnie na ulicy Olejniczaka, gdzie pani weszła na z wózkiem, jeszcze dodam, z wózkiem weszła na drogę. Można powiedzieć, że może tam wtargnęła nawet. Weszła mając pewność, że wchodzi na przejście dla pieszych. Mhm. Tam jest taka sytuacja na wysokości chyba tego salonu meblowego, czy jakoś tak, miraż, że tam jest takie już ledwo widoczne przejście dla pieszych, ale na żółto wymalowane. To było przejście tymczasowe, jak remontowali tam chyba, to była fabryka, ta Swarzędzka, oddział w Gostyni tak, mieli. Tak. I tam był remont, pamiętam, elewacji i wtedy tam przejście było, był normalnie znak, a na tą chwilę tam żadnego przejścia nie ma znaku pionowego, tylko tam takie pozostałości zostały tego dobrze, tam chyba nawet nikt tego nawet nie usuwał, tej żółtej farby. No jakieś tam pasy widać, ale przejścia w tym miejscu nie ma, nie? Rozumiem. A pani była pewna, że jest na przejściu dla pieszych, nie? No właśnie, piesi niekoniecznie wiedzą, że jeszcze jest oznakowanie pionowe, nie tylko poziome i na takie rzeczy niekoniecznie zwracają uwagę. No nie muszą, tak? Nie ma prawa jazdy na chodzenie po mieście. Więc mówię, jakby fajnie by było, jakby to gdzieś tam przekazać, jakby się ktoś tym zajął. Żeby zmyć tę żółtą farbę całkowicie. Żeby to usunąć po prostu, bo może dojść tam gdzieś tam do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Mówię, wczoraj kierowca przede mną akurat jechał i w ostatniej chwili się zatrzymał, no bo ta pani już chodziła na drogę, nie? Okej. Okay. Dobrze, na drogę. To jest droga chyba krajowa niestety. To jest droga
wojewódzka i krajowa to się nakłada. To jest chyba krajowa, no bo to jest ta dwunastka, bo tam przez Gostyń chyba nie ma jak na razie inaczej. Spróbujemy się dowiedzieć, która służba jest za to odpowiedzialna, żeby tam po prostu z jakąś porządną myjką się pojawić i tę żółtą farbę do szczętu po prostu usunąć. No, więc właśnie, a piesi swoją drogą. Choćby czasem nie ma nic, a i tak wejdą. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, pozdrawiam. Miłego dnia. I teraz krótka przerwa. Jesteśmy ponownie do waszej dyspozycji. Ponownie i odbierzmy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Jeździłem 7-8 lat temu na Podlasie. I w dużych tych miastach już były sekundniki, co byłem zaskoczony, nie wiedziałem, co to jest. Do których się później domiarkowałem, że to są sekundniki. Bardzo płynnie ten ruch się było, wiadomo, czerwone tyle się świeci, zielone tyle. W ostatniej chwili się zapalo żółte i praktycznie człowiek już wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym. Nie wiem dlaczego, bo się śmieją, że ściana wschodnia, a tam już dawno poszli po rozum do głowy, a u nas jakieś budżety obywatelskie, coś tam. No ale dobrze, to że są. To być dawno zrobione. Ale dobrze, że nie są. Nie było mniej wypadków na krzyżówkach i tak dalej. A znam parę osób, które są akurat przeciwnikami sekundników. Proszę? Mówię, znam parę osób, które są przeciwnikami sekundników. Muszę panu się tutaj przyznać. Ja jestem zwolennikiem. Cieszę się bardzo, że są. Wrocław też już ma od dobrych paru lat. Chociaż pamiętam... Bardzo dawny ruch, a ci, co mówią, że to jest niepotrzebne, to mają chyba coś nie tak pod sufitem. Ja powiem tak... Parę lat temu też były kontrowersje dotyczące, czy to jest zgodne z przepisami, bo ja pamiętam, że były takie dyskusje, czy to jest zgodne z tymi ustawami i tak dalej, ale chyba to już rozwiązano ten problem i można montować. Także no, liczę na to, że będą się pojawiać, bo moim zdaniem są bardzo potrzebne. A w ogóle to 15 czy 20 lat temu na Ukrainie sekundniki widziałem. No widzi pan, tak bo jest... teraz się śmieją niby w ten sposób, a Wielkopolska jest za murzynami pod tym względem. No, nie wiem, czy aż tak źle, ale dobra. Dziękujemy panu bardzo za ten komentarz. Pozdrawiam, miłego dnia. Nie wolno tak mówić, że jest się za murzynami. Nie wolno, to jest teraz... To tak się nie mówi. Jakby to ominąć z Afrykanami? Powiedzieć na przykład? Bo można obrazić Afrykanów. Przestań, na przykład. To nie jest sprawa do żartów, bo no wiem, właśnie, że... wiem, ale dlatego tak się zastanawiam. Można ostro podpaść. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi o Wrawiczu. Jest miejsce po starym budynku na Sikorskiego i Staszica. Żeby jakieś władze się zajęły, bo no, ludzie sobie robią tam śmietniska. To jest i w centrum miasta, i przy kościele. Mhm. Czy to jest no taka dziura po rozebranym... Nie. To jest pusty teren, tam już zarosło i ludzie sobie robią śmietnik tam po prostu. No tak. Pytanie, kto jest właścicielem terenu? Czy to jest miasta? Nie wiadomo, kto jest właścicielem. Miasto to wyburzyło, bo to już się budynek się rozwalał. Aha. To, ja wiem, jakieś 7 lat temu rozebrali i tak tam stoi wszystko. No dobrze, tu jest, mówię, pewnie kwestia przede wszystkim ustalenia własności terenu. Ja wiem, że to są najczęściej jakieś sprawy skomplikowane, spadkowe i inne, ale no okej, ta dziura, że tak powiem. To nie jest dziura, tylko no, równy teren, to już zarosło. Działka, zwykła działka, ale to jest centrum miasta, no ludzie sobie tam świetnisko, robią tam Szanowni mieszkańcy Rawicza, no nie wiem, nie wiecie, gdzie się śmieci wyrzuca? No ale tam najczęściej i to wieczorem, to i pijactwo jest, i tam butelki same leżą, i opony wyrzucają ludzie. Okej. Taki trochę Bronx. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No co mam wam powiedzieć, no? Policjanta tam trzeba postawić na stałe. Chyba. No. No, odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie, bo od października na 5. piętrze w Kościanie panie
zarabiają tyłkiem, że tak brzydko powiem. I mam dosyć z tym problem, bo wiem, że legalnie jakby nie możemy się ich pozbyć, no bo takie zarabianie jest też legalne w Polsce. Mm-hmm. I w sumie mam bardziej pytanie, czy może ktoś z słuchaczy był w podobnej sytuacji i wie, jak się chociaż w inny sposób pozbyć tych pań. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja powiem szczerze, tutaj rzeczywiście liczę na słuchaczy i na ich doświadczenie, gdyż rzeczywiście, tak jak pani stwierdziła, tego typu działalność jest legalna. Mamy telefon, być może odpowiedź. Dzień dobry. No, dzień dobry, Radio Elka. Tak. No, dzień dobry. Wie pan co, ja w takiej sprawie dzwonię. Między górą a Borszynem Małym jest taka dziura metr na metr. Nikt tego nie wie, czy to jest droga powiatowa, czy ja to nie wiem. Góra Borszyn Mały. Tak, a ale ten... taka jest dziura straszna, metr na metr prawie. Niech mi... to, nikt, ja nie wiem. No, niech mi pan... Wczoraj wieczorem wpadłem busem, proszę pana, to lepiej wyprowadziłem busa po sprzeciwko samochodzie. Ojej. Niech mi pan wybaczy, ale... Teraz nie kojarzę. To jest który kierunek? Północ, południe, wschód, zachód? Na Gostyń. Z góry na Gostyń. Z góry na Gostyń. Tak, tu! Tak. A, już wiem, tam przez Poniec. No i to jest zaraz góry się i Borszyn Mały jest. Dziura. Zaraz to jest. No mówię strasznie. To może wiem, być droga złoci, powiatowa, tak podejrzewam. No dobrze, do starostwa, do zarządu dróg poprosimy o to, żeby no choćby jakąś szybką naprawę tam przeprowadzić, wyrównać. No wie pan, żeby to była mała dziurka, to jest prawie metr na metr i to głęboka taka dziura, że to tragedia, nie? No wyobrażam sobie, jeszcze po ciemku w tej szarówce jechać, tak. Samochód, będzie tragedia, dobrze, nie? Prosimy bardzo zarząd dróg powiatowych w górze o to, żeby tam no załatać to jak najszybciej, bo szkoda, żeby tam faktycznie do jakiegoś dużego wypadku doszło. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Zapraszam. Kierowcom oczywiście życzę spokojnej pracy. I odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzwonię z Kościana i ja bym chciał dać kwiaty i motyle dla tych panów, którzy rozrobili drogę na ulicy Towarowej. Aha. Dobrze. Bardzo ładnie robią panowie, także wielki szacunek dla nich. A to wielki szacunek od pana słuchacza i od nas do tego kwiaty i motyle. Proszę bardzo, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam również. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy i już powolutku odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry pani, słuchamy. Dzień dobry, ja dzwonię nie w sprawie drogi i nie w sprawie przejść. Ja dzwonię w sprawie handlu. I chciałam po prostu złożyć tutaj wielkie oburzenie, przedłożyć oburzenie na sklep, który zmieniał się dla ciebie przez całe lato, gdzie nie można w kolejkach, po prostu stoi się godzinami. W każdym sklepie, czy w Lidlu, czy w Biedronce, jak coś się dzieje, jest dużo ludzi, zapraszają do kolejnej kasy. Mhm. Kasa jest sklepem po prostu strasznym. Tam nie przestrzega się żadnych reguł. Tam stoi 30 ludzi w jednej kolejce w dwóch kasach. Mhm. To znaczy to łącznie po 60. Nie wiem, czy Radio LK ma jakiś na to wpływ, ale chciałam zasygnalizować, że takiego sklepu jak Kaufland to w Karnesu nie ma. To jest coś potwornego. Towaru rzeczywiście jest sporo, ale obsługa jest okropna. No, dlatego zastanawiam się, dlaczego pani tam chodzi w takim razie. Prawie nie chodzę, ale niektóre towary potrzebuję kupić. No nie wiem, czy mają tak unikalne towary, których nie ma gdzie indziej, ale ja to państwu zawsze powtarzam. Najlepszą formą wywarcia nacisku jest zmiana sklepu, czyli to, że tym sklepie zaczynają widzieć, że przestają przychodzić klienci. Wtedy stwierdzają, trzeba coś poprawić. A żyjemy... No, obok tego sklepu są przynajmniej trzy
duże sklepy, tak zwane markety, gdzie zamiast tego można pójść. My oczywiście nie mamy wpływu na funkcjonowanie sklepów, no aż takich mocy to nie mamy, że będziemy uzdrawiać placówki handlowe w mieście. Natomiast i ja to zawsze Państwu powtarzam, jeżeli czujecie się źle potraktowani, jeżeli czujecie się źle obsłużeni, jeżeli nie czujecie się komfortowo, zmienić sklep. To pierwsza i absolutna zasada, bo widocznie Państwu to pasuje, skoro Państwo tam chodzicie, no, taka prawda. Chyba, że to jest jeden, jedyny sklep w promieniu 20 kilometrów, no i trzeba, ale jak nie trzeba, a w takim Lesznie, a przynajmniej w tej części Leszna, mówię, przynajmniej 3 duże sklepy są, więc... A ja nie mówię, że to jest źle, tylko że na zasadzie, jeżeli Państwo się tam czują źle, można iść gdzie indziej. I co? Może jeszcze jeden telefon, bo tak dzisiaj trochę czasu przegadaliśmy. No ja bardzo chętnie, tylko niech ktoś zadzwoni. 65 529 5529. I chyba już nie ma ruchu, więc dobrze. To w takim razie co? Dzisiaj jest czwartek, jutro piątek. A więc jutro o 9.15 się usłyszymy znowu. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.